We wtorek 10 października Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na Telefakty. Warsztaty kardiologiczne 2017. Zainaugurowano nowy rok kulturalny. To jest dla mnie i dla moich chórzystów sukces i przede wszystkim radość. Wyjątkowe tkaniny można podziwiać w muzeum. Gobelin to po prostu jest technika tkania. Warsztaty kardiologiczne 2017 odbyły się w miniony piątek w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, a zorganizowane zostały przez spółkę Carint pod patronatem Starostwa Powiatowego. Mówiono o nowościach stosowanych w kardiologii i kardiochirurgii, o wyzwaniach i ryzyku, a także o potrzebach kadrowych. Warsztaty kardiologiczne, czyli możliwość dla całego ostrowieckiego środowiska medycznego na miejscu, bez konieczności wyjazdu, uaktualnienia swojej wiedzy. Wiedzy przekazywanej od najlepszych specjalistów w sposób przystępny, tak aby lekarze mogli zapamiętać jak najwięcej i jak najszybciej wprowadzić nowe kwestie do własnego postępowania lekarskiego. To także dowód, że Ostrowiec Świętokrzyski jest ważnym miejscem na mapie polskiej kardiologii, a pacjenci leczeni są tu najnowocześniejszymi metodami. Wiele z tych metod, które tutaj zostały przedstawione, są już od wielu lat, od powiedzmy momentu, kiedy powstała kardiologia inwazyjna w Ostrowcu, z powodzeniem tutaj wykonywane. Ba mało tego, co roku wprowadzamy nowe metody, które jeszcze nie tak dawno były dostępne tylko i wyłącznie w klinikach, i to nielicznych, w tym momencie są już dostępne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mam tu na myśli na przykład takie metody diagnostyczne, jak ocena istotności zwężeń za pomocą tak zwanego badania FFR albo ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, gdzie do naczynia wieńcowego, które było, nie było bardzo drobnym naczyniem, wprowadza się sondę z możliwością wykonania USG wewnątrznaczyniowego. Tego typu metody do niedawna praktycznie tylko kliniczne w tej chwili są prowadzone w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz powiatu ostrowieckiego, dla których ważną kwestią poruszaną na sympozjum była profilaktyka. Rozmawiamy o chorobach sercowych, rozmawiamy o naprawdę rzeczy najważniejszej dla każdego z nas. Rozmawiamy o zdrowiu. Wszyscy wiemy, że trzeba je cenić, że powinniśmy stosować bardzo szeroko idącą profilaktykę. Powiat, takie działania profilaktyczne dla mieszkańców inicjuje, ale jeżeli już jesteśmy chorzy, no to powinniśmy być w sposób profesjonalny leczeni i tak to wygląda w naszym powiecie, że mamy na bardzo wysokim poziomie kardiologię czy kardiologię inwazyjną. Warsztaty dla lekarzy były możliwością uzupełnienia wiedzy, ale to była też wyjątkowa lekcja dla tych, którzy dopiero kształcą się w kierunku medycznym, bowiem udział w sympozjum wzięli studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku pielęgniarstwo. Od wielu lat prowadzimy kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i to na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Współpracujemy z Ostrowieckim Szpitalem. Nasze studentki przygotowują się do tak ważnego, cennego zawodu, który jest przecież służbą na rzecz drugiego człowieka. Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza uczelnia została wybrana jako ośrodek naukowy, w którym odbywają się tak ważne debaty. Kształcenie nowych, młodych pielęgniarek i lekarzy jest bardzo istotne. Tych w Polsce ciągle jest za mało. Na chwilę obecną spełniamy wymogi wynikające z kontraktów w poszczególnych działach odnośnie limitów zatrudnienia. Przekraczamy je praktycznie we wszystkich działach, ale bolączką jest upływająca, jakby odchodząca kadra ze względu na wiek. Niestety tych następców zarówno w postaci pielęgniarek, w osobach lekarzy, lekarek po prostu brakuje. Warsztaty kardiologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim i sympozja to wydarzenia cykliczne, wspierane przez inicjatywy nakierowywane na pacjentów. W połowie października właśnie w Ostrowcu odbędzie się kolejne spotkanie klubu pacjenta, bo środowisko głośno mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć.
O przyszłości leczenia chorób sercowo-naczyniowych, wyzwaniach i ryzyku mogą Państwo dowiedzieć się więcej, ponieważ już dziś polecam panel dyskusyjny w Lokalna TV o 17.55, powtórka o 19.55 i 21.55, a oto fragment programu. Pacjent musi być leczony. Do 1 października, czyli do 30 września, odbywało się to w mojej ocenie i prawdopodobnie w ocenie panów profesorów w sposób racjonalny, czyli tak zwane nadwykonania, kiedy było więcej pacjentów niż fundusz, wynikało jakby z rozliczeń z funduszem. Było to finansowane z funduszu, także między innymi niestabilna ta dusznica bolesna. W tej chwili weszło to w rozliczenia ryczałtowe, bo zawały jako ostre są liczone nadal jako nielimitowane. Tutaj jest jakby wyodrębniony, jest podział, że jest pacjent z niedokonanym zawałem i no, tak można to przyjąć, i z zawałem, który jest zdiagnozowany do leczenia pilnego, i tutaj to finansowanie po prostu się zmieniło. Dlatego analizujemy, jak zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Dotychczas było to liczone w ten sposób, że sam ryczałt jest wyliczony na podstawie statystyk z ubiegłych lat i można domniemywać, że nie będzie jakiegoś drastycznego wzrostu zachorowań, aczkolwiek niestety nasze społeczeństwo starzeje się, schorzenia nie tylko na układu krążenia, ale także dotyczy to schorzeń narządu ruchu, choroby onkologiczne, choroby układu oddechowego, jednak mają tendencję wzrostową. W algorytmach, które wyliczają ryczałt, ujęte są także nadwykonania, aczkolwiek jak to będzie rozliczane na chwilę obecną, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Audycję znaleźć będziecie mogli Państwo również na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl, gdzie można również komentować. Zachęcam do oglądania. Wczoraj środowisko artystyczne Ostrowca Świętokrzyskiego zainaugurowało nowy rok w kulturze. Uroczystość zdominowana została przez chóry, odznaczone nagrodą prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zebraną publiczność w sali kina Etiuda przekonywano, że był to dobry rok. Inauguracja Roku Kulturalnego 2017-2018 w Ostrowcu Świętokrzyskim zdominowana została przez chóry. Formacje Cantate Domino oraz Coro Cantorum wraz z ich dyrygentami otrzymały nagrody prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Za wieloletnią działalność artystyczną, wkład w tworzenie, rozwój i krzewienie kultury muzycznej wśród ostrowczan oraz promocję Ostrowca Świętokrzyskiego w kraju za granicą otrzymują dyrygent chóru mieszanego Cantate Domino pan Andrzej Budziński. A wszystko zaczęło się 10 lat temu. Wtedy to proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej na Piaskach Zbigniew Wiatrek wyszedł z inicjatywą utworzenia chóru. Pieczę nad nim od pierwszego dnia zaczął sprawować Andrzej Budziński. Jak mówi, początki do łatwych nie należały. Na pierwszą próbę przyszło 3 osoby, z tego się nadawała jedna. Także to nie było lekko, ale z biegiem czasu, tak jak Państwo mogliście zauważyć, chór się rozrósł. Teraz tworzy go 35 osób w różnym wieku. Najmłodsza śpiewaczka ma dopiero 9 lat. Chór występował do tej pory w wielu zakątkach Polski, a także poza jej granicami. Na Ukrainie mogliśmy śpiewać w Katedrze Lwowskiej, w Samborze. Gościliśmy, właśnie śpiewaliśmy dla Polonii, ale śpiewaliśmy też w Niemczech i to było też wielkie przeżycie, kiedy mogliśmy przy grobie samego Jana Sebastiana Bacha zaśpiewać utwory. Cantate Domino miało też turnę po Włoszech. Chór zapraszany jest na liczne przeglądy muzyczne. Wszędzie, gdzie się pojawią, chcą i pokazują się z najlepszej strony. Otrzymana nagroda dla dyrygenta i wszystkich osób należących do chóru to duże wyróżnienie, tym bardziej, że pierwsze otrzymane w ich rodzinnym mieście. Po przyjeździe do Ostrowca Świętokrzyskiego rozpoczęła pracę z chórem Coro Cantorum. Kolejna nagroda powędrowała na ręce Ewy Goworowskiej oraz dla chóru Coro Cantorum. Ten na scenach występuje już od 25 lat. To jest dla mnie i dla moich chórzystów
sukces i przede wszystkim radość, że pan prezydent docenił nasz trud i to, że jesteśmy, jak podkreślają tutaj, jak podkreśla to wiele osób, ambasadorami naszego miasta poza granicami i Ostrowca, i Polski. Częste występy na różnych scenach dla chórzystów mają ogromne znaczenie. Owacje, przez które wyrażane jest docenienie ich talentu, ale i ciężkiej pracy, są bezcenne. Coro Cantorum dodatkowo na swoim koncie ma też dwie wydane płyty, które są niejako zwieńczeniem działań chórzystów. Naszym największym sukcesem było nagranie płyty My Way, Nasza Droga, nie bez kozery właśnie taki tytuł. Coro Cantorum kolęduje. Kosztowało nas to 2 lata pracy, bardzo ciężkiej pracy. Drogą Coro Cantorum obecnie podąża 30 chórzystów, tych najmłodszych zazwyczaj wyszukuje dyrygent Ewa Goworowska. Tak było w przypadku Wiktorii Pongowskiej, która indywidualnie śpiewa od kilku, a nawet kilkunastu lat, w chórze zaś od roku. I jak mówi, śpiewając w grupie należy spełnić dużo więcej wymagań. Wszystko musi ze sobą się zgrać, to musi ze sobą brzmieć, każdy głos musi być wyćwiczony, żeby zgrał się po prostu z innym. Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa fotograficzna Tadeusza Rolke i Chrisa Nidentala pod tytułem Sąsiadka. Wystawa jest taką świetną szkołą tolerancji i takiego samokrytycznego spojrzenia na ksenofobię oraz dużą taką krótkowzroczność naszych obywateli. Tegoroczną inaugurację Roku Kulturalnego zakończył występ 4 utalentowanych ukraińskich muzyków tworzących kwartet tenorów Leon Voci. Pozostając w artystycznym klimacie i w temacie sztuki, przenosimy się do Pałacu Wielopolskich, gdzie oglądać można gobeliny, sumaki i kilimy, czyli tkaniny dekoracyjne. To one kiedyś zdobiły ściany w niemal każdym domu, a ich posiadanie było wyznacznikiem stylu. Dziś są nieco zapomniane i dlatego trafiają do muzeów. Dekorowano nimi ściany czy stoły. Mięsiste gobeliny i ich mniejsze odpowiedniki, czyli kilimy, zastępowały obrazy i były najczęstszym elementem zdobiącym mieszkania w naszym mieście. I to nieprzypadkowo. Mieszkańcy Ostrowca mają szczególny sentyment do tego rodzaju ozdobnych tkanin. Przecież w Ostrowcu mamy bardzo mocną sekcję tkaniny artystycznej kierowaną przez pana Marka Iżaka. Warto o tym pamiętać, o tym, jak dotychczas działała i o tym, że na pewno wielu członków tej sekcji samodzielnie podobne prace wykonuje. Gobeliny, kilimy czy sumaki odróżnia na przykład od powstających z podobnych surowców chodniczków przede wszystkim technika tkania. Tkaniny artystyczne wykonywane są bez pomocy krosien, a nitki przeplatane są w różnych kierunkach. Gobelin to po prostu jest technika tkania. To się różni od tkania na przykład chodniczków. Tkamy na krośnie i są na wojnice, prawda? A gobeliny mają swoje po prostu, że się ręcznie robi, każdą osnowę się przewleka ręcznie i inne są po prostu wzory, może na poskosie, w chodnikach raczej się to na prosto tka, coś tam nam dopycha, prawda, wzór, kolorowe osnowy. Tutaj przeważnie jest osnowa jednokolorowa i jej jest nie widać w gobelinie później, jak się tka. Dlatego, że idą nitki naprzemiennie. Przedstawiane na wystawie w Muzeum w Częstocicach przykłady tych szlachetnych tkanin artystycznych pochodzą ze zbiorów Fundacji Cepelia. Ta spółdzielnia artystyczna przez lata zajmowała się promocją sztuki ludowej. Ale tworzeniem tych tkanych obrazów zajmowali się nie tylko artyści amatorzy czy rzemieślnicy. Obrazy tkane wełną lub jedwabiem powstawały także w pracowniach akademickich. To są to tkaniny artystyczne nie tylko projektowane czy tkane, prawda, przez, wydawałoby się nam, osoby mieszkające tylko gdzieś na wsi, prawda, może nie mającym dużego wykształcenia w tym kierunku, chodzi mi głównie o wykształcenie artystyczne. Są to również tkaniny, które były projektowane przez znanych profesorów żyjących nawet po dzień dzisiejszy, kończących Akademię Sztuk Pięknych. Przez wieki najczęściej stosowanym surowcem przy tworzeniu tego rodzaju tkanin były szlachetne materiały jak wełna czy jedwab.
Teraz ta lista poszerzyła się o współczesne surowce. Można z jedwabiu, można z bawełny tkać, ale co ciekawego, można też utkać z pociętych torebek foliowych obecnie. Najnowsze techniki, które wykorzystuje się właśnie jako ekologiczne, żeby te torebki nie zaśmiecały nam świata, więc są już osoby ponoć, które tkają. A tradycję tkania gobelinów i kilimów według starych reguł od kilkunastu lat przywracają panie z koła gospodyń wiejskich w Szewnie. Ich pracę można podziwiać na lokalnych kiermaszach. No i teraz tak dla siebie, bo to ciężko sprzedać, żeby to, i to jest drogie, żeby tego, no i dla swojej pracy, dla swojego dobra, na uspokojenie nerwów, bo to trzeba myśleć, to już się nie myśli o innych rzeczach, tylko o tym, żeby elegancko to wyszło, co my chcemy tam zrobić z tych niteczek. Wielobarwne, zaskakujące często fantazją pomysłu gobeliny, mniejsze kilimy, czy wreszcie przestrzenne sumaki można oglądać w Muzeum w Częstocicach do końca listopada. Organizacja systemu oświaty to temat, który zdominuje zaplanowaną na środowe popołudnie sesję Rady Miasta, ale to nie jedyne kwestie, jakie mają być omawiane podczas obrad. W porządku obrad znalazły się uchwały regulujące status szkół podstawowych, które od września z 6-letnich wracają do 8-letniego okresu kształcenia. Przewidziana jest także dyskusja na temat stanu ostrowieckiej oświaty po wejściu w życie nowego prawa oświatowego. Samorząd ma przyjąć także gminny program wspierający rozwiązywanie problemów bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017-2020. Zdecydować o zakupie kolejnych gruntów przy ulicy Rudzkiej oraz przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kolejowa, Aleja 3 Maja, Romualda Trauguta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni Częstocice. Planowane są także korekty tegorocznego budżetu wynikające z realizacji gminnych inwestycji. Rada Miasta ma przyjąć także nowy wykaz przystanków MPK. Posiedzenie rozpocznie się w środę o godzinie 15. Przypominamy, że już jutro o godzinie 14 w Galerii Ostrowiec odbędzie się prezentacja siatkarskiej drużyny kobiet KSZO SA. Po prezentacji o godzinie 17 nasze reprezentantki zagrają zaś mecz towarzyski. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na prezentację drużyny. Odbędzie się w środę w Galerii Ostrowiec o godzinie 14. Wszystkie zawodniczki, sztab szkoleniowy zaprezentują się. Myślę, że będzie miło. Każda zawodniczka powie o sobie kilka słów. Potem o godzinie 17 zapraszamy prosto z galerii na mecz z Radomką Radom. To jest drużyna z pierwszej ligi. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro o godzinie 17.30.